Świdnica się zmieniła. Świdnica jest pięknym miastem, coraz piękniejszym, przyjaznym dla przybyszów, przyjaznym dla turystów, przyjaznym dla inwestorów. I ta właśnie praca zaczęła się 25 lat temu. Wtedy to dostaliśmy większą władzę, większą samodzielność, większe pieniądze. Dziś możemy dyskutować, czy tych pieniędzy jest wystarczająco. Na pewno nie. Apelujemy tutaj do naszych parlamentarzystów, by tak wpływali na doskonalenie naszego prawa, aby ono chroniło samorządy, aby nie kończyło się tylko tak, że przekazywane są nam kolejne obowiązki, a za tymi obowiązkami nie idą wystarczające środki. My sobie dajemy radę, ale jest nam na pewno bardzo trudno, więc prosimy o wsparcie w tym zakresie i liczymy na to, że Państwo będą tam w Sejmie i w Senacie pracować na naszą rzecz. Ponieważ to tak szczególny dzień, chcieliśmy wyróżnić w sposób specjalny kilka osób. I teraz bardzo proszę, żeby Pan Przewodniczący pomógł mi we wręczaniu takich symbolicznych wyróżnień, którymi za chwilę kilka osób nie nagrodzimy, może wręczymy. Ja nie widzę wszystkich Państwa, bo światło jest bardzo silne, ale chciałabym złożyć serdeczne podziękowania byłemu prezydentowi Świdnicy, panu Krzysztofowi Duniewskiemu. Czy jest pan Krzysztof z nami? Nie ma pana Krzysztofa. Jest natomiast na pewno były prezydent Świdnicy, pan Bolesław Marciniszyn. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję. Ku chwale Świdnicy. Bardzo serdecznie zapraszam pana Adama Markiewicza, wieloletniego prezydenta Świdnicy. Osobę, która bardzo mocno wspiera mnie w pracy, za co bardzo, bardzo gorąco dziękuję. Nie, tu zapraszam. Damy radę, panie prezydencie. Musi mieć wejście. Pan prezydent musi mieć wejście po prostu odpowiednie. Zresztą zawsze, jak państwo wiecie, był indywidualistą. Zapraszam serdecznie byłego prezydenta, pana Wojciecha Murcka. Ja przypomnę, że to nie wszyscy prezydenci, jacy rządzili Świdnicą. Brakuje, tak jak wspomniałam, już pana Krzysztofa Duniewskiego i nie zdążył dojechać niestety, choć obiecywał pan Jacek Drobny, który pracuje teraz daleko od Świdnicy. Wiem, że przyjedzie około godziny 19. Przekazałam prośbę bardzo gorącą, żeby chociaż o tej 19 do nas dołączył. Być może tak się zdarzy, a ja pozwolę sobie stanąć obok moich starszych, bardziej doświadczonych kolegów, z których wiedzy i doświadczenia czerpię na co dzień i bardzo poproszę o pamiątkowe zdjęcie. Tak, no to to zdjęcie. Jeszcze panowie zostaną. Pani prezydent, proszę. Proszę Państwa, jak już wspomniałam, wielu, wielu radnych przewinęło się przez Radę Miejską. Wszyscy bardzo oddanie pracowali na rzecz naszej wspólnej małej ojczyzny. W tym gronie jednak są osoby szczególne, które pobiły swoiste rekordy. I jedynym, niewątpliwym rekordzistą Świdnickiej Rady Miejskiej jest pan Janusz Szalkiewicz, który nieprzerwanie od roku 1990 pełni funkcję radnego. Bardzo gorąco zapraszam pana Janusza. I taki specjalny upominek dla naszego Nestora. Gratuluję panie Januszu.
bardzo dziękuję za wszystko. Gratuluję. Chcieliśmy też w sposób specjalny wyróżnić osobę, która z grona radnych najdłużej pełniła funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Bardzo gorąco zapraszam pana Michała Osowskiego. Potwierdził przybycie, jeśli nie ma, przekażemy. Jest to osoba, która również należy do tych pozytywnych rekordzistów, a mówię, jednocześnie zasłużyła się tym, że długo, zgodnie i bardzo dobrze kierowała naszą radą. I zapraszam pana Janusza Soleckiego, który także mieści się w gronie tych, którzy najdłużej pracują dla dobra Świdnicy. W tymżeż gronie od wielu, wielu lat znajduje się pan Andrzej Protasiuk, nie tylko radny obecny, ale radny poprzednich kadencji i przypomnę także wiceprezydent Świdnicy. Pan Janusz oczywiście też. Od trzeciej kadencji do teraz radnym miejskim jest pan Mariusz Barcicki. Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję za wszystko to, co wkłada pan w naszą wspólną pracę. Przypomnę, dziś wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Od czwartej kadencji w gronie radnych zasiada pan Lesław Podgórski. Zapraszam serdecznie. Jeszcze jeden dyplom dla pana Adama Markiewicza, ponieważ był radnym drugiej, trzeciej, piątej i szóstej kadencji. Dziękujemy za te cztery dobre kadencje. No, proszę państwa, wreszcie kobieta. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wkład pracy kadencjach trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej pani Grażynie Ciążeńskiej. Mam nadzieję, że jest z nami radny drugiej, czwartej i szóstej kadencji, pan Władysław Wołosz. Co drugą. Nie przybył pan Wołosz, ale dyplom oczywiście przekażemy. I serdeczne gratulacje i podziękowania za radnego trzeciej, czwartej, piątej, szóstej i siódmej kadencji, pan Krzysztof Lewandowski. Zapraszam. Tak zwany twardy zawodnik. Dziękuję bardzo. I staramy się.
Proszę Państwa, stoją przed Wami najbardziej doświadczeni samorządowcy. Ludzie, którzy od wielu, wielu lat pracowali i pracują nadal dla naszego wspólnego dobra. Nagrodźmy ich jeszcze raz oklaskami. Dziękujemy serdecznie.